Proszę Państwa, martwiłeś się o młodego, a proszę, ja zawsze uważam, że młodość to szansa. Patryk Jaki 59%, Mateusz Morawiecki 41%, zatem młody trzyma się nieźle, a my mamy tutaj łatwe potwierdzenie, że wśród naszej publiczności, naszych resetarianek i resetarian, to jednak ta mniejszość heteroseksualnych, deklarujących się jako heteroseksualni białych mężczyzn nadal rządzi. Wszedłeś na ambicje młodym heteroseksualnym mężczyzną, ale widzę, że się boisz, więc żeby ci dodać animuszu, to Iza, pokaż, co ja tam wynalazłem w odmętach szaleństwa. Tuchom na Pomorzu. Aż 16 jednostek straży pożarnej walczyło z pożarem elektrycznego samochodu. W okamgnieniu taki samochód stoi w pożarze, w płomieniach i bardzo trudno jest go ugasić. Płonąca bateria jest niedostępna dla strażaków, dlatego trzeba czekać, aż auto po prostu się spali. Tu paliło się 21 godzin. Musiało trafić do specjalnego kontenera wypełnionego wodą. Takie pożary elektryków są bardzo niebezpieczne i choć ich sprzedaż rośnie, w Polsce zarejestrowanych jest zaledwie 30 tysięcy aut w pełni elektrycznych w porównaniu do 20 milionów aut z tradycyjnym napędem. Jednak unijne kraje zdecydowały, że po 2035 roku nie będzie można produkować i rejestrować nowych aut spalinowych. Polska od początku była przeciwna tym przepisom. Taki zakaz jest szkodliwy dla gospodarek, dla naszych społeczeństw i dla całego transportu europejskiego. Tradycyjne auta z silnikami benzynowymi i diesla nie będą zakazane, będzie można nim jeździć, ale nowego takiego auta już nie kupimy. Unia chce, by produkować i kupować więcej samochodów elektrycznych i wodorowych. My jako kraj potrzebujemy też więcej czasu, aby móc dostosować się do tych nowych technologii. Czytaj chociażby rozbudowa publicznej sieci infrastruktury ładowania tych pojazdów. Niemcy na początku były przeciwne tym przepisom, ostatecznie je poparły, gdy Bruksela zrobiła dla nich wyjątek. Zgodziła się, by samochody z silnikami spalinowymi mogły być zasilane paliwami syntetycznymi, na których Berlin może sporo zarobić. Paliwa syntetyczne to jest fanaberia dla bogatych. Paliwa syntetyczne są znacznie droższe, ponieważ mało mamy na dzisiaj takich surowców czy takich związków chemicznych, których możemy produkować w sposób masowy i w sposób tani. Za 3 lata ma być przeprowadzona analiza, czy wprowadzenie zakazu dla nowych aut spalinowych jest możliwe. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości. Marcin, the floor is yours. Ale dobry był ten palący się tam ileś godzin samochód, to naprawdę chyba tam Kurski zajrzał. No. Słuchaj, ja ci powiem tak. Z samochodami spalinowymi, a najlepiej jeszcze z tymi, które mają butle z gazem, jest o tyle łatwiej, że tam w którymś momencie wybucha ta butla i ten podmuch wywołuje zagaszenie pożaru. Więc jest dużo łatwiej gasić, ponieważ wybuch powoduje określone skutki. Natomiast nie, wiesz, to jest takie znowu stawianie przed i próba skomentowania czegoś, co jest zupełnie niepoważne. Po pierwsze, oczywiście strażacy powinni przejść szkolenie, jak się zachowywać w przypadku pożarów tych aut. Oczywiście, że jest tak, że pożar auta elektrycznego jest trudniejszy do ugaszenia, niż pożar auta, dobrze zabezpieczonego auta spalinowego. I oczywiście jest tak, że dużo trudniej było ugasić płonącą lokomotywę od powozu. To nie ulega wątpliwości. A samochód spalinowy dużo bardziej niebezpiecznie się pali od furmanki. Wszystko się zgadza. Zabrakło mi w tym materiale jednego, a mianowicie źródła pożaru, powodu pożaru. Uważam, że to by było dosyć istotne, gdybyśmy się dowiedzieli, z jakiego powodu to auto zaczęło się palić. To jest, wiesz, tylko że ja mam wrażenie przy tych wszystkich, wiesz, nowych technologiach,
i tym takim odruchowym proteście tych naszych mędrców na temat wszelkich nowości, że my, duża część z nas nie potrafi zapanować nad takim atawizmem, który w nas jest, gdzie się boimy wszystkiego nowego. I przypomnę, że myśmy przez wieki wszystkiego się bali. No, Indianie strzelali z łuków do lokomotywy, kiedy przejeżdżała tam gdzieś przez prerię. Luddyści niszczyli maszyny. No, tam mieli też pewien powód ekonomiczny, ale także przypisywali diabelskie moce. No, pierwsze samochody na polskich drogach, czytałem kiedyś takie piękne opisy przedwojenne, jak tam samochód wjeżdżał do jakiejś wsi i jedni polewali go wodą święconą, a inni obrzucali kamieniami. No, to jest jakby proces nieuchronny, tylko że wiesz, na koniec jeszcze ta kwestia benzyn syntetycznych, nie? Zarobi na tym Berlin. A przepraszam, a kto broni wzorem Mateusza Morawieckiego, który doszedł do wniosku, że zarobimy wielkie pieniądze na samochodach elektrycznych i rozpoczął budowę samochodu Izera w Górach Izerskich, jak żeśmy się niedawno dowiedzieli, w jakichś innych górach zacząć produkować paliwa syntetyczne. No, no kto broni? Przepraszam. Dlaczego Polska nie może na tym zarobić? By the way, czy nie wiem, czy Państwo wiecie, że Polska jest jednym z większych beneficjentów elektromobilność. Oczywiście nie za sprawą Izer, nie postawię tezy, że zarabiamy na Izerach, ale w zasadzie cała Europa zaopatruje się w baterie z fabryki Samsunga na Dolnym Śląsku. Bo to jest taki mało znany fakt. My jesteśmy potężnym eksporterem baterii do samochodów elektrycznych. I wiesz, mnie momentami dopada takie koszmarne zwątpienie, bo ileż można żegnać się na widok tego, że woda cieknie sama z kranu, bo to jest szatański wynalazek, ileż można się bać kanalizacji, elektryfikacji, bo tak, elektryfikacja też była dosyć ciężkim przeżyciem cywilizacyjnym dla bezpośrednich poprzedników ideowych, ludzi, którzy tworzą te materiały dla wiadomości. Ileż można opowiadać głupstwa, że jak jeździ ten samochód elektryczny, to przecież on ma prąd z węgla i to jest bardzo szkodliwe. I nie zauważać, że przecież wystarczy postawić, pozwolić na te wiatraki i już ten samochód nie będzie miał prądu z węgla, tylko będzie miał prąd z energii odnawialnej. I tak po kolei, i tak po kolei. No ileż się można bać wszystkiego, co nowe? No, ludzie, no przecież siedzielibyśmy na drzewach, gdybyśmy ciągle sobie opowiadali, że tego nie weźmiemy. A ja bym jeszcze tak dla uczciwości dziennikarskiej spytał, jaki procent pożarów samochodów, na przykład w ostatnim roku, to były samochody elektryczne, jaki procent to były benzyniaki, a jaki procent to były diesle. Mogę to mówić z pewnym doświadczeniem, bo ja miałem taką przygodę i spalił mi się samochód, w którym siedziałem. I wyobraźcie sobie, że to był diesel. I co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Precz z samochodami, tylko powozy. Być może to bez związku z tym, co mówisz, ale mi też wybuchł kiedyś samochód. Był to koreański samochód na D i zostawiłem go w Niemczech. Potem musiałem wracać miesiąc później z lawetą, bo jednak ktoś mi powiedział, że mogę dużo zapłacić. To ja ci powiem, że mnie się spalił samochód brytyjski, dobrej marki, diesel. Bardzo go lubiłem do momentu, kiedy nie zorientowałem się, że płonie mi kokpit, a ja w nim jadę. Wtedy przestałem go lubić. I także był, że tak powiem, po jakieś mniej więcej pół godzinie
i dwóch jednostkach, faktycznie tylko dwie jednostki Straży Pożarnej przyjechały go gasić, ale był wart tyle, co ważył. Oczywiście w cenie złota. Wy tego nie wiecie, drodzy Państwo, ale Marcin się zna na samochodach, ja nie. I dlatego on mówi, ale ja coś powiem, dodam od siebie parę. Ale obaj żeśmy sobie spalili samochody, więc mamy podobne doświadczenie. Punk's not dead, Marcin, po prostu. Marcin, stary punku. Reset obywatelski.